Piłka nożna to najpopularniejsza dyscyplina sportu na Ziemi. Każdego dnia prawie 4 miliardy fanów dyskutuje o bieżących sprawach w świecie futbolu. Wychodząc naprzeciw nieustannej potrzebie rozmowy o piłce, stworzyliśmy program, w którym nie zabraknie tematów zarówno z pierwszych stron piłkarskich gazet, jak i tych, o których być może nie mówi się wystarczająco często. Ja nazywam się Szymon Kołosowski. A ja Stanisław Roszczyk. I zapraszamy Was na podcast Z piłką na ty. Z tej strony Szymon Kołosowski oraz Stanisław Roszczyk. I witamy Was w naszym pierwszym odcinku podcastu Z piłką na ty, w którym będziemy rozmawiać o, a jakżeby inaczej, piłce nożnej. Chcielibyśmy się głównie skupić na Polakach, tych młodych, perspektywicznych, którzy dopiero co wchodzą na rynek piłkarski. Poza tym wspomnimy również o realiach futbolu w Polsce, zarówno na najwyższym szczeblu rozgrywkowym, jak również w niższych ligach. Oczywiście nie będziemy zapominać tutaj o tematach, którymi aktualnie żyje piłkarski świat. Na początek parę słów o nas. To może ja zacznę. Mam na imię Stasiek, pseudonim Stanley, bo tak przez całe życie do mnie mówili. Jestem osobą, która jest związana z piłką nożną od 7 roku życia. Przez ponad 12 lat grałem w takich klubach jak na przykład RKS Okęcie, RKS Ursus czy Semp Ursynów. No i poza tym aktualnie gram w pierwszej lidze Play Areny. Swoją sportową pasję tak naprawdę dopełniam cotygodniowym wyjściem na ściankę wspinaczkową, czy pójście na siłownię lub różne inne aktywności, takie jak wyjście ze znajomymi na kajaki. Prywatnie jestem osobą, która pracuje i studiuje. Ja mam na imię Szymon, od urodzenia mieszkam na Kabatach na warszawskim Ursynowie. Uwielbiam ruch, znajomi i rodzina twierdzą wręcz, że jestem uzależniony od treningów i aktywności fizycznej. Od małego najbardziej lubiłem spędzać czas właśnie na grze w piłkę. Szybko przeniosłem swoją pasję na treningi w ursynowskich klubach, gdzie poznałem siedzącego obok mnie Staśka. Piłka wciąż stanowi integralną część mojego życia, obecnie oprócz gry w mazowieckiej czwartej lidze, razem z przyjaciółmi, w tym właśnie ze Staśkiem, toczymy boje na warszawskich Orlikach w pierwszej lidze Play Areny. W tym roku obroniłem pracę licencjacką na WF-ie, uzyskałem też licencję trenerską UEFA i w najbliższym czasie planuję zacząć pracę właśnie jako trener grup młodzieżowych. No dobra, ale żebyśmy nie gadali tutaj za długo o sobie, to zaczniemy z naszym pierwszym tematem. Dzisiaj chcielibyśmy Wam opowiedzieć o, według nas, największych powrotach w Ekstraklasie, bo jednak kilka ich jest i myślę, że warto się tutaj nad tym skupić. Dosyć ciekawe osobistości, dosyć ciekawi bohaterowie wracają. I pierwszy z nich, Artur Boruc. Król Artur. Tak jest, Artur Boruc, zawodnik, który przez ostatnie kilkanaście lat grał za granicą, między innymi w takich klubach jak, wszyscy dobrze wiemy, Celtic Glasgow, Fiorentina czy Southampton. Do Legii przyszedł z AFC Bournemouth i co by tu o nim powiedzieć? No, zawodnik niesamowicie doświadczony, zawodnik, który jest kilkudziesięciokrotnym reprezentantem Polski, kilkadziesiąt tych występów miał. Bronił bramki przez bardzo długi czas, a teraz wraca do swojego ukochanego klubu, no bo jak wszyscy dobrze wiemy, Artur Boruc nie był tylko piłkarzem Legii, ale też był zagorzałym kibicem. Tak, Artur Boruc, co prawda wychowanek Pogoni Siedlce, jednak najbardziej skojarzony właśnie z Legią Warszawa i to tutaj też jest najbardziej zapamiętany, myślę, tak skalowo. Zresztą też dobrze to widać, bo po powrocie Artura, po tym jak ten transfer został ogłoszony, natychmiast praktycznie ruszyła sprzedaż koszulek z wizerunkiem Artura Boruca. I sam zawodnik wrzuca na swojego Instagrama cały czas zdjęcia kibiców, którzy oznaczają go na swoich zdjęciach, gdzie właśnie wrzucają, chwalą się tym, że mają te koszulki już z podobizną bramkarza, więc na pewno marketingowo był to świetny transfer dla Legii. Tak. Dla mnie jest tylko, powstało jedno pytanie, bo w Legii, okej, okay, Majecki już odszedł, tak? I Majecki odszedł do Monako, więc ta kariera ruszyła, możemy tak powiedzieć. Natomiast jeszcze w Legii jest też kilku młodych bramkarzy, którzy na swoją kolej czekają. Między tak. innymi Muzyk, jest jeszcze kilku bramkarzy w drugiej drużynie, też w młodzieżówce, którzy powoli dobijają się do tego pierwszego zespołu. Zresztą o jednym jeszcze dzisiaj wspomnimy przy okazji innego tematu. No i powstaje pytanie, co z nimi, bo obecność Artura Boruca bez wątpienia troszeczkę spowalnia albo też zmniejsza po prostu szanse na ich debiut, przynajmniej w najbliższym sezonie. Wiesz co, ale ja tak sobie myślę, że jednak to posunięcie, to przeskupienie Artura Boruca na bramkę Legii jest
No moim zdaniem jest dobrym rozwiązaniem, dlatego że Artur Boruc nie pograł, on ma 40 lat, więc on nie pograł dłużej niż 3 lata, nie pograł dłużej, ja myślę, że 2 lata to jest maks, który wyciągnie. I to jest zawodnik, który daje niesamowity spokój z tyłu, a wraz z Arturem Jędrzejczykiem, no to ta defensywa Mistrzów Polski myślę, że będzie stała na najwyższym poziomie. Najwyższym poziomie na Realia Polskie oczywiście. Natomiast, no tak, moim zdaniem Boruc jest po prostu zapewnieniem tej stabilności w ramce na ten rok czy dwa lata czasu. No i na pewno też będzie trzymał szatnię. Dobrze wiemy, że to jest mocny charakter. Mocny charakter i legionista z krwi i kości. No przecież znane są takie sytuacje, kiedy Boruc z Glasgow przyjechał specjalnie do Warszawy, żeby kibicować i poszedł na żyletę, tak? A jeszcze nawet niedawno był na jakimś meczu właśnie też widziany wśród kibiców, jeszcze jako zawodnik. Jak Legia grała z Rangers Glasgow. I grali na wyjeździe, to wtedy tak, Artur był na trybunie gości i razem z legionistami kibicował Legii. No, więc czekamy, czy Artur Boruc pomoże Legii zdobyć kolejne Mistrzostwo Polski i być może zakończyć w piękny sposób swoją karierę, bo pewnie na to się zanosi, że tę karierę zakończy właśnie w Legii Warszawa. Zresztą jest kochany i lubiany i myślę, że każdy by chciał, żeby ta piękna historia się wydarzyła. Dobra, ale żeby nie przedłużać, Boruc Borucem, wszyscy go znają, natomiast jest kilka jeszcze innych ciekawych nazwisk. Michał Kucharczyk, czyli też legionista. Kuchy King, zgadza się, ale Kuchy nie wrócił do Legii Warszawa, tylko do Pogoni Szczecin. No cóż, ostatni sezon w jego wykonaniu w Uralu w Rosji nie był zbyt udany. Tam zaliczył trochę występów, ale nie odbiło się one jakimś wielkim echem. Tam... Przez pewien czas też miał kontuzję, więc to też uniemożliwiło mu grę dla no tak, rosyjskiej ale drużyny. Jedna bramka w lidze i asysta w pucharze to nie są jakieś powalające statystyki i fakt, że po roku zdecydował się wrócić też myślę świadczy o tym, że może nie tyle, że nie sprawdził się tam, co po prostu też nie zaaklimatyzował. Wiemy, Ural to może nie jest taki typowy klimat, do którego ludzie bukują wakacje, kiedy to mają nie parę tygodni wolnego. Także może Kuchy zatęsknił za Polską, szczególnie, że on jest wychowankiem Świtu Nowy Dwór i stamtąd przeszedł do Legii, więc też całe życie mieszkał w jednym miejscu, więc taka przeprowadzka dla niego, mimo że jest już zawodnikiem doświadczonym, bo ma 27 lat, dobrze mówię? Chyba tak. No, w każdym razie nie jest już najmłodszy, to jednak kiedy się całe życie mieszka w jednym miejscu, to taka wyprowadzka jeszcze w tak dalekie, odległe kraje może być niełatwą rzeczą. No, Rosja jest duża, tak przypomnijmy. No, jakby, jak grasz w lidze rosyjskiej, to musisz się liczyć z tym, że jeździsz po prostu, znaczy lecisz przez pół świata, tak, w niektórych przypadkach skrajnych. Natomiast chciałbym powiedzieć, że ja uważam, że Michał Kucharczyk jest zawodnikiem skrojonym pod polską ligę. To znaczy, jest zawodnikiem, który swoje osiągnął, oczywiście z Legią zdobył kilka mistrzostw, natomiast no, doszedł też zresztą do w Lidze Europy, tak, grał, w Lidze Mistrzów też grał, więc jest to zawodnik, który ma duże doświadczenie, ale jest to zawodnik, moim zdaniem, który po prostu nie przeskoczy pewnego progu, to znaczy nie chcę tak mówić, bo jest wielu takich piłkarzy, którzy od zera do bohatera, jak Vardy z Leicester na przykład, tak, że w wieku dopiero 26 lat zaczął grać poważnie w piłkę. Natomiast no Michał Kucharczyk moim zdaniem nie przeskoczy pewnego pułapu, pewnego poziomu, który aktualnie ma, dlatego właśnie no jest skrojony na polską ligę, dlatego ma odejście, ma to dośrodkowanie, natomiast no nie jest to zawodnik techniczny, nie jest to zawodnik, który jednym, drugim, trzecim zwodem minie 3-4 obrońców, tylko raczej jest to zawodnik, raczej walczak, tak bym powiedział. Odnosząc się do legendarnego już wywiadu, fatalny to on nie jest, ale myślę, że Michał nie ma co szukać miejsca gdzieś poza granicami, bo ta Liga Polska jest wręcz idealnie skrojona pod to, co sobie prezentuje jako zawodnik. I trzeba jasno powiedzieć, jest to na realia polskiej piłki nożnej jest to bardzo solidny zawodnik na ekstraklasę, natomiast no gdzieś dalej ja nie wróżyłem. Jak usłyszałem, że przychodzi do Rosji, nie wróżyłem mu wielkiej kariery, nie wróżyłem mu jakichś sukcesów. Też przypomnijmy, że był trochę wypchnięty z Legii. Natomiast no, ten czas, kiedy grał w Rosji, pokazał, że jednak to jest zawodnik, który nie da sobie rady wyżej. Moim zdaniem przynajmniej.
Możliwe też. Ja cieszę się, że wrócił, bo to jest medialnie bardzo pozytywna postać. Po każdym meczu tak naprawdę, w którym coś mu się udało, pojawiały się posty z hashtagiem Kuchy King. Nawet jeśli nie jest się kibicem Legii, to myślę, że większość kibiców z Polski z uśmiechem patrzyła na samą otoczkę wokół tego piłkarza. Także no, cieszymy się z powrotu do Kucharczyka do Ekstraklasy, bo ja osobiście mam taką cichą nadzieję, że on też za jakiś czas wróci do Legii i po prostu tę historię zakończy w bardziej pozytywny sposób, niż miało to miejsce do tej pory. Dobrze, przechodzimy dalej. Kolejnym zawodnikiem, który wrócił do naszej ligi, jest Bartosz Kapustka. Też duże nazwisko w polskiej piłce, wielki, niespełniony talent według niektórych. Natomiast on jeszcze, moim zdaniem, jeszcze nie pokazał wszystkiego. No tak, trzeba pamiętać, że Kapustka jest rocznik 9-6, czyli... Dopiero 24 lata. Tak, on teraz dopiero 24 lata rocznikowo, bo jeszcze ich nie skończył, bo jest, z tego co pamiętam, z grudnia. I tak, duże oczekiwania się na nim stawiało. On przecież mając niespełna 20 lat grał już na Euro 2016. I być może te oczekiwania też troszeczkę utrudniły mu jakiś spokojny rozwój, bo z Krakowi on się przeniósł do Leicester City, które wtedy jeszcze świętowało Mistrzostwo Anglii, więc wydawało się, że jest to wielki transfer z potencjałem, natomiast no jak widać... Leicester nie pograł, tak? No bo jeżeli spojrzymy na statystyki meczowe, no to tak naprawdę większość meczy, które zagrał dla Leicester, no to zagrał w drużynie U23, tak? 14 meczy, 3 asysty, 3 bramki. Okej, okay, przyzwoicie. Natomiast to jest zawodnik, który był przymierzany do pierwszej drużyny Leicester. To był zawodnik, który był przymierzany po Euro 2016 do grania właśnie w Premier League. I teraz idziesz do drużyny U23 i w 14 meczach masz 3 asysty i 3 bramki. No, można by było się spodziewać więcej. No można, tak, no w Polsce oczywiście lubimy oczekiwać z racji tego, że tych naszych zawodników w europejskich mocnych drużynach nie mamy zbyt wielu, nie ma się co oszukiwać. No to kiedy taki młody zawodnik od razu bezpośrednio trafia do mistrza Anglii obecnego, ówczesnego, no to wiadomo, że te oczekiwania rosły, natomiast coś tam nie zagrało, bo nie tylko kontuzje, ale też Kapustka był wypożyczany do Freiburga, później do drugiej ligi belgijskiej, tak, i tam no w drugiej lidze belgijskiej grał, w Bundeslidze zagrał raptem 7 meczów, udało mu się strzelić jedną bramkę, ale też no nie zachwycił i ja myślę, dla mnie to była dobra decyzja z jego strony, że wrócił do Polski i wrócił do Legii, bo Legia właśnie no jest jednak jedną z tych drużyn czołowych w lidze, co by tu nie mówić, nawet będąc obiektywnym. Tak, która w porównaniu do innych też może, nie chcę mówić, że inne nie mają szans, natomiast no Legia od kilku lat jako jedyna gdzieś tam w europejskiej piłce była gościła i grała, tak? Więc no w tym roku miejmy nadzieję, że to się zmieni, natomiast no Legia aktualnie jest chyba najsilniejszą polską drużyną na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. No tak, i miejmy nadzieję, że z korzyścią dla zarówno dla całej polskiej piłki, i też dla kadry polskiej, Bartek się odbuduje w Legii, zrobi fajne liczby, zdobędzie mistrzostwo, to tak na marginesie jako człowiek z Warszawy, mam taką nadzieję. I po prostu znowu wypłynie, no. Miejmy na to nadzieję. Trzymamy kciuki za Bartka, zwłaszcza, że jak oglądałem Euro 2016, to bardzo, bardzo kibicowałem mu, żeby poszedł i żeby mu się powiodło, bo jest to fajny chłopak. Jest mądry, to znaczy widać, że ma olej w głowie, natomiast gdzieś tam nie poszło mu za granicą, więc teraz trochę z podkulonym ogonem, ale wraca. I ja osobiście liczę na jego odbudowę w Legii. Bo jeszcze ma czas, żeby pokazać swoje. Kolejnym zawodnikiem, który wrócił do naszej ligi, jest Waldemar Sobota, który wrócił do Śląska Wrocław, z którym zresztą zdobył Mistrza Polski w sezonie 11-12 i jeszcze w kolejnym sezonie dołożył do tego Super Puchar. No on już ma 33 lata i też za granicą, oczywiście z całym szacunkiem, pograł w bardzo fajnych klubach, ale też no FC Bruges, okej, bardzo silny klub w lidze belgijskiej i później FC St. Pauli w drugiej lidze niemieckiej, to jest zresztą bardzo ciekawy klub z taką też bardzo ciekawą filozofią, ale to może na inny raz. I tam nawet zdarzyło mu się kilka razy być kapitanem, natomiast Waldek ma już 33 lata, więc też jest to raczej zawodnik, który zmierza ku końcowi kariery. Także myślę, że to jest bardziej taki powrót właśnie na stare śmieci, żeby spokojnie dograć gdzieś tam w swoich
stronach znanych, no bo w Śląsku już parę lat grał. No ja myślę, że to jest taki transfer, który ma... to jest taki transfer doświadczonego zawodnika do drużyny. Jest dobrym pomysłem w momencie, w którym możesz mieć tą równowagę, na przykład dając młodych zawodników wtedy. Tak, żeby ta drużyna, w przypadku Śląska Wrocław, tak żeby ta drużyna miała takiego właśnie doświadczonego, jak Waldemar Sobota z przodu, czy Celeban z tyłu na obronie. Natomiast potrzeba tam jeszcze młodej krwi. Przypomnijmy, że Przemysław Pacheta odszedł do Norwich City. Tak, więc no, ja myślę, że tak doświadczenie tam pokaże swoje. Zresztą Waldemar Sobota w pierwszym meczu zaliczył asystę. Jest to zawodnik, który po prostu bije dobrze rzuty rożne i rzuty wolne. Ma dobre dośrodkowania. I też widać, że to doświadczenie tutaj robi swoje. Zwłaszcza w Ekstraklasie, gdzie nie jest to liga na światowym, topowym poziomie. Także... Jezu, ale zjechałeś teraz Polskę. Nie, no na światowym... No okej, no nie jesteśmy na światowym, topowym poziomie. Dobrze, trzeba być brutalnie szczerym. Tak, Waldek Sobota, miejmy nadzieję... Znaczy myślę, że po prostu podniesie jakość zespołów Śląska. I kto wie, może powalczą o jakieś miejsce dające możliwość gry w eliminacjach do rozgrywek europejskich. Zobaczymy. Zobaczymy, trzymamy kciuki też za Waldka Sobotę. Przypomnijmy, że asystę w meczu Polska-Niemcy do Sebastiana Mili zaliczył na 2-0, tak? Ten pamiętny mecz, chyba pierwszy wygrany przez Polaków nad Niemcami. Więc trzymamy kciuki, tak czy siak. No. Tak jest. Kolejnym powrotem jest Jakub Świerczok, który jest wypożyczony do Piasta Gliwice z Ludogorca Razgrad, w którym grał, strzelał nawet trochę bramek, ale jak widać zdecydowali się dać mu możliwość powrotu do Polski. Nie wiem, zastanawiam się dlaczego, bo tak jak patrzyłem na liczby, to nie miał tych liczb takich złych. Też w tych meczach grał, strzelał gole zarówno w eliminacjach do Ligi Europy, strzelał gole w lidze, także no cóż, miejmy nadzieję, że pokaże się z dobrej strony. Już zresztą zdobył bramkę w eliminacjach właśnie do Ligi Europy. Tak, przypomnijmy, że Piast wygrał 2-0, a mógł strzelić dwie bramki, bo pierwszą strzelił, a w ostatniej akcji meczu Jakub Świerczok, no tak szczerze mówiąc, zachował się słabo. To znaczy, no, na pewno wiele osób z Was oglądało ten mecz. No i Świerczok wychodząc sam na sam, no nie strzelił tego. Nie, mógł podać, mógł strzelić, mógł zapytać bramkarza, w który róg, ale coś go spaliło, nie strzelił. Natomiast no, na jego konto idzie bramka w eliminacjach do Ligi Europy, więc szacun. Tak, na pewno będzie wzmocnieniem Piasta w tym sezonie w ofensywie. No i zobaczymy, czy da im po raz kolejny wicemistrzostwa, może znowu wrócą na fotel. Może tak, zobaczymy. Ja myślę, że Piast to jest drużyna, która jest fajnie budowana, bo tam Waldemar Fornalik no, ciągnie tą drużynę i pokazuje chłopakom, jak mają grać. I myślę, że to może być ciekawa drużyna w tym sezonie. Zresztą przypomnijmy, mistrz Polski sprzed 2 lat, więc wzmocnienie w postaci Jakuba Świerczoka moim zdaniem bardzo dobre. Bardzo dobry ruch transferowy i tak naprawdę jak to wyjdzie wszystko, to no, zobaczymy w praniu, ale ja jestem dobrej myśli, jeżeli o to chodzi. No tak, Piast gra coraz ciekawszą piłkę dla oka też, więc zawsze warto zerknąć na ich mecze. I ostatnim zawodnikiem, o którym chcieliśmy wspomnieć, jest Filip Bednarek. To jest taki nie do końca powrót, bo starszy brat Janka wrócił do Polski, ale on nigdy w Ekstraklasie nie zagrał. On jeszcze wyjechał z juniorów Amiki Wronki do szkółki Twente i tam w Holandii właśnie grał przez ostatnie lata. Natomiast no, przyszedł do Lecha i jestem ciekaw, czy będzie grał, czy będzie podstawowym bramkarzem zespołu z Poznania. Wiesz co, ja myślę, że może pokazać swoje, no bo jednak Lech Poznań od 2-3-4 lat mniej więcej ma trochę problem z bramkarzami. To znaczy, tak jak kiedyś był Jasmin Buric, czy Kotorowski na przykład przez kilka lat stał, to Lech Poznań miał pewność w bramce. Jednak ci bramkarze przez ostatnie kilka lat sprowadzani na stadion przy Bułgarskiej, no nie zapewniali tego spokoju, na pewno nie zapewniali spokoju na lata, o, w ten sposób. Więc myślę, że to może być dobry transfer dla samego zawodnika, jak i dla klubu. Myślę, że Bednarek tutaj może pokazać swoje. A no, przypomnijmy, że tak jak mówiłeś, szkolił się w Holandii, więc na pewno pojęcie o tej
zagranicznej piłce jakieś tam mniejsze lub większe, ale ma. Tak, może wniesie trochę jakości do gry nogami, bo wiemy, że polscy bramkarze miewają z tym problem, także zobaczymy, co przyniesie liga. Ja myślę, że w kontekście tych wielkich powrotów to no, dawno tak ekstraklasa nie była interesująca. Od kilku lat te transfery raczej nie były ciekawe, raczej, znaczy zdarzały się perełki oczywiście, natomiast no w tym sezonie ja osobiście będę na pewno śledzić dużo, dużo bardziej, dużo chętniej to, co się dzieje na polskich boiskach. Tak, te nazwiska, które wróciły, mogą na pewno zwiększyć zainteresowanie ligą, bo kilku z tych zawodników jest, no, chociażby Kapustka czy właśnie Artur Boruc. Praktycznie każdy kibic, który nawet nie za bardzo ogląda polską ligę, a raczej tylko reprezentację, to te nazwiska skojarzy, więc to może być z korzyścią dla popularności meczów Ekstraklasy w tym sezonie. Miejmy nadzieję i zobaczymy tak naprawdę, jak będzie. Kończąc na razie temat transferów, chcieliśmy przejść do innego ciekawego tematu. Otóż w lipcu tego roku otwarty został ośrodek treningowy Legii Warszawa LTC, Legia Training Center, który mieści się w Książenicach pod Warszawą, dokładnie 30 minut samochodem od stadionu, sprawdziłem w Google Maps. Brawo, Szymon. No warto tutaj powiedzieć, że jest to najdroższa taka inwestycja w Polsce i największa tego typu inwestycja w historii całej Polski, więc no, na pewno to jest fakt warty odnotowania. Ja myślę, że tutaj kluby inne piłkarskie powinny za przykładem Legii pójść i też stworzyć właśnie takie ośrodki treningowe. No, wszystkie tak naprawdę duże akademie piłkarskie w całej Europie, głównie zachodniej, no, takie akademie posiadają, więc no, to jest po prostu must have dla takich klubów jak Legia Warszawa, która chciałaby się liczyć w europejskich pucharach, tak? Znaczy, powiedzmy sobie szczerze to, co jest najważniejsze, czyli to, że dobre akademie i dobre szkolenie to jest podstawa, jeśli chcemy mówić o odpowiednim poziomie zarówno zawodników z Polski, jak i też poziomie ligi, co jakby to się łączy, tak? Bo jeśli będziemy mieć dobre akademie, coraz lepsze szkolenie, to będziemy tworzyć coraz więcej graczy, którzy raz, że będą mogli iść do wielkich europejskich klubów, ale dwa, większość z nich, jeśli będzie ich tak dużo, to będą mogli zostawać w Polsce i podnosić poziom polskiej piłki, co w efekcie też, daj Boże, da nam to, że polskie kluby wreszcie zaczną się liczyć w Europie, bo to, co się do tej pory dzieje, czyli sprowadzanie zawodników z zagranicy, o których nikt w Polsce nie słyszał, nawet jeśli prezentują oni jakąś jakość, no to tak jak pokazują transfery chociażby Legii Warszawa, jeśli uda się taki transfer, no to taki zawodnik w Legii jest ile? Rok? Dwa, jak dobrze pójdzie i odchodzi dalej, bo Legia to jest przystanek, więc żeby polskie kluby przestały być ewentualnymi przystankami dla dobrych zawodników, no to musimy się skupić właśnie na tych akademiach. I dużym krokiem jest właśnie to Legia Training Center. To myślę, że śmiało można powiedzieć, że dołącza ten ośrodek do trzech najlepszych ośrodków w Polsce. W sensie w tej trójce jest właśnie Warszawa, Akademia Lecha Poznań i Akademia Zagłębia Lubin, w którym też wiemy, że jest bardzo nowoczesny ośrodek, jest dużo boisk i wygląda to naprawdę przyzwoicie. Szkolenie jest na bardzo odpowiednim poziomie. Ja myślę, że warto tutaj zaznaczyć i chciałbym, żeby tak było w przyszłości, żeby inne kluby właśnie w Polsce poszły za przykładem Legii, która wybudowała tą akademię. Wiadomo, że to nie jest inwestycja, która opłaci się za rok czy dwa. To jest inwestycja na 10, 15, 20, a może jeszcze dłużej. Natomiast no, to jest inwestycja, która jest konieczna, jeżeli chcemy myśleć o dobrym polskim szkoleniu, co jak wiadomo na razie no, trochę kuleje, bo jednak tych zawodników w Europie czy w Polsce samej no, jest mało tych technicznych. To nie jest Hiszpania, gdzie zawodnik wychodzi ze szkółki Barcelony i już od razu jest stawiany jako przyszły faworyt do zdobycia złotej piłki, jak na przykład Ansu Fati. Tak? No tak, zawodnicy z Barcelony. Jeśli wychowanek La Masi gra w przeciętniaku z Premier League, to mówi się o tym, że zawodzi i nie wypełni swojego potencjału. Przy czym, kiedy zawodnik z Polski trafia do nie wiem, drużyny z... Do Championship, tak? Do drugiej ligi, to już mówimy, że jest to obiecująca gwiazda, więc to też o czymś świadczy i to jest na pewno kwestia, w której
Polska może się wzorować na tych wyższych klubach. Natomiast jeszcze narzekając przez chwilę, no powiedzmy sobie o tym, że Legia Warszawa, czyli drużyna, która w ostatnich latach dominuje w polskiej ekstraklasie i jest pierwszą drużyną od 20 lat, której udało się przynajmniej zakwalifikować do fazy grupowej Ligi Mistrzów, jeszcze do niedawna, dopóki Legia Training Center nie zostało otwarte, miała na swoim zapleczu tylko dwa boiska, jedno sztuczne i jedno naturalne, z czego to boisko naturalne było w zasadzie tylko dla pierwszej drużyny, więc wyobraźcie sobie, że Akademia Najlepszego Klubu w Polsce trenuje na jednym sztucznym boisku. No. Brzmi to absurdalnie, ale dobrze, nie narzekając, Legia Training Center w końcu powstało, więc może teraz opowiedzmy chwilę, czym w zasadzie to Legia Training Center jest i dlaczego można o nim mówić w tak wielu superlatywach. Legia Training Center powstało i z jakim rozmachem? No bo teraz tak, zostało zbudowane 8 boisk piłkarskich pełnowymiarowych, z czego 2 sztuczne. I tutaj oprócz boisk piłkarskich mamy dodatkowe mini boiska do treningu bramkarskiego, a także do szybkiej gry ze sztuczną nawierzchnią. Czyli mamy małe boiska, które promują tą grę 2x2, 1x1 i tak dalej, na małe bramki, na małych przestrzeniach, co przypomnijmy, że na boisku jest bardzo, bardzo ważne. Oprócz tego jest też siłownia, wielka siłownia o powierzchni 350 m2, więc naprawdę no klasa. Oprócz tego mamy multifunkcyjną halę sportową o powierzchni około 600 m. Multifunkcyjna, to znaczy oprócz grania w piłkę nożną, można również tam grać w siatkówkę, koszykówkę, u nich hokeja, czy wszelkie po prostu sporty drużynowe. Legia Training Center jest podzielone na część dla pierwszego zespołu i dla drużyn młodzieżowych oraz drugiej drużyny. Trenują tam zawodnicy od U15 wzwyż i zarówno strefa dla zawodników pierwszego zespołu, jak i strefa akademii ma oczywiście szatnie, mają swoją siłownię. Strefa dla pierwszego zespołu ma też strefę wypoczynku, sale konferencyjne do wywiadów, a także hotel czterogwiazdkowy, w którym są 24 pokoje specjalnie dla piłkarzy. I ciekawostką jest to, że zamiast takich klasycznych wizytówek przy pokojach, widnieją karty z gry FIFA. To jest bardzo ciekawy zabieg, bo no, to jest trochę taka innowacja, jak można usłyszeć Werby Lipsk z tymi bykami, tak? Że jak się wchodzi, to jak wchodzisz na boisku, to masz wokół siebie byki, które generalnie mają cię zmotywować do działania i do pracy. Znaczy, to jest tak, że te byki, to tylko w nawiasie powiemy, że kiedy jesteś zawodnikiem Werby Lipsk, to one wychodzą razem z tobą, a kiedy jesteś drużyną przeciwną, to one tak jakby idą w przeciwną stronę, no nie? Że cię atakują, więc to jest taki zabieg psychologiczny. I tutaj właśnie bardzo dobry zabieg psychologiczny z tymi kartami z gry FIFA, no bo jednak jesteś zawodnikiem, wchodzisz, patrzysz, masz longshoty na poziomie, nie wiem, 60, no jest to słaby wynik, więc trenujesz longshoty, tak? Czy tam, nie wiem, pace'a masz na poziomie 70, a tobie się wydaje, że w FIFA powinieneś mieć 90, więc po prostu trenujesz do tego momentu, aż nie osiągniesz tego, co myślisz i tego, co chciałbyś osiągnąć. Tak, i dla zawodników pierwszego zespołu mamy hotel, a dla zawodników akademii mamy bursę, w której na stałe już wiem, że niektórzy zawodnicy z tych młodszych drużyn mieszkają. Oprócz bursy są też sale lekcyjne, także zawodnicy mogą się też uczyć nie tylko sztuki piłkarskiej, ale też między innymi języków obcych. Tutaj jeszcze trzeba powiedzieć o tym, że Centrum Badawczo-Rozwojowe Legia Lab, które jest ze strefą wellness, basen, dwie sauny i tak dalej, no to zostało wykupione z Izraela, z specjalnie innowacyjnej firmy, więc no widać, że tutaj zależy całemu klubowi na tym, żeby to było naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Oprócz tego mamy też część gastronomiczną. I z tego, co udało mi się wyczytać, to jest przygotowana do obsługi 200 osób dziennie. No więc jakby no, duża grupa. A też ze źródeł z pierwszej ręki, ponieważ od bramkarza drugiej drużyny, udało nam się dowiedzieć, że no, ta część gastronomiczna jest też na bardzo wysokim poziomie. Jest też stół szwedzki, zawodnicy
mogą po prostu korzystać i jakby prowadzić swoje diety aktualne w taki sposób, w jaki by chcieli. Legia Training Center to o tyle innowacyjny projekt, bo nie tylko drużyny, nie tylko zawodnicy przenieśli się właśnie do LTC, ale też swoją siedzibę przeniósł dział scoutingu. Dyrektor sportowy obecnie urzęduje też już w Legia Training Center i także wspomniane wcześniej przez Staćka Legia Lab. Czym jest Legia Lab? Legia Lab to centrum badawczo-rozwojowe, które, i tutaj cytat, którego głównym zadaniem jest wdrażanie osiągnięć nauki do praktyki sportowej i przekładanie ich na lepsze wyniki w odpowiednich obszarach. Oni zajmują się nie tylko badaniami zawodników, tych obecnych zawodników Legii, jak i tych, którzy przychodzą. Tak jak zawsze wiemy, że zawodnik musi przejść testy medyczne, no to właśnie Legia Lab się tym zajmuje, ale też organizują konferencje naukowo-sportowe w całej Polsce, więc myślę, że to jest ciekawe takie holistyczne podejście do kwestii piłkarskiej, bo jak wiem, na tym najwyższym poziomie liczą się też takie detale i właśnie myślę, że ten projekt Legia Lab może pomóc właśnie Legii w tym, żeby te małe detale działały jak najbardziej na korzyść zespołu po prostu. No te detale w kluczowych momentach są bardzo, bardzo ważne, jak nie najważniejsze, decydujące, tak. Powiedzmy tutaj jeszcze o tym, że Legia podczas budowy samego ośrodka, no tutaj wzorowała się na 30 różnych akademiach piłkarskich z całej Europy, tych najlepszych, takich jak właśnie RB Lipsk, jak La Masia z Barcelony, czy szkółka Realu Madryt, też Dynamo Zagrzeb, które też ma bardzo dobrą szkółkę. I tutaj dobrym przykładem jest to, że system oświetlenia boisk bazuje na rozwiązaniach technologicznych Akademii Arsenalu. Więc też oprócz takich przyziemnych spraw i wzorowania się na jakby samym szkoleniu, no to też te techniczne rzeczy też za tym poszły. I tutaj Legia też pomyślała oprócz samych swoich zawodnikach też o mieszkańcach okolicznych miejscowości, no bo mamy też ośrodek rekreacyjno-sportowy, który został specjalnie wybudowany właśnie dla osób z zewnątrz, po to, aby promować zdrowy tryb życia, po to, aby promować ruch, po to, żeby promować sport. I tutaj Legia też pomyślała oprócz samych swoich zawodnikach też o mieszkańcach okolicznych miejscowości, bo mamy też ośrodek rekreacyjno-sportowy, który został specjalnie wybudowany właśnie dla osób z zewnątrz, po to, aby promować zdrowy tryb życia, po to, aby promować ruch, po to, żeby promować sport. Kończąc na dzisiaj, chcielibyśmy Wam bardzo podziękować. Jest to nasz pierwszy odcinek, więc mamy nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie koniecznie nam znać, co sądzicie, jakie są Wasze pierwsze wrażenia i śledźcie nasz kanał, bo nowe odcinki już niedługo, a do tego czasu pozostańcie z piłką na ty. Dzięki i na razie. Hej!